W składy obu drużyn. Zaczniemy od zespołu gości, a więc od Słowenii. W bramce z numerem pierwszym Belec. Dalej od prawej strony Jović, którego znają doskonale kibice z Ekstraklasy z występów w Wiśle Kraków. Z numerem czwartym Samardzić. Z numerem 17 Mevlia. Z numerem 20 debiutant Sikoszek, a drugą linię tworzą z ósemką Kurtić, z szóstką Krchin, z numerem 19 Zajc i z 21 Werbić. Przed nimi z 22 Obladić i kapitan Iličić z numerem 7. Tak przedstawia się skład reprezentacji gości naszego dzisiejszego rywala. Powitanie z głównym arbitrem. Są trzej z Holandii. Tym głównym jest doskonale znany Bjørn Kuipers. Prowadził 3 mecze, ale żadnego wygranego, jeśli chodzi o biało-czerwonych. Prowadził m.in. spotkanie Polska-Niemcy w finałach Mistrzostw Europy. Sędzia doświadczony, 43-letni, który prowadził finał Ligi Europy Benfica przeciwko Chelsea. Czy też pamiętny Marcin, bo komentowaliśmy wspólnie finał w Lizbonie pomiędzy Realem Madryt i Atletico Madryt. Skład reprezentacji Polski, dużo zmian. Trzech graczy, którzy zaczęli spotkanie z Rumunią, a ustawienie wygląda w sposób następujący. W bramce mamy Artura Boruca, który dziś zagra po raz 64 w reprezentacji narodowej. Od prawej strony 24 Bartosz Bereszyński. Obok niego zobaczymy dwójkę stoperów, a więc numerem drugim Michała Pazdana i z czwórką Tiago Cionka. Wreszcie po lewej stronie Artur Jędrzejczyk, jeden z tej dwójki. Jędrzejczyk i Pazdan to ci, którzy grali z Rumunią. Druga linia od lewej strony z siódemką Kapustka, z numerem 10 kapitan Grzegorz Krychowiak, z 27 debiutant Góralski, z 18. Sprytnie i 1-0 dla drużyny Słowenii. Zaskoczyli tutaj naszą obronę, a strzelcem bramki dla drużyny Słowenii jest Mevlia. Jeden z tych, których wywołałeś przed tym, ale rzeczywiście takie zaskakujące. Nie wiem, czy to było trenowane, czy wyszło spontanicznie, natomiast okazało się bardzo skuteczne. No jest to pierwszy gol Mevli w czwartym występie w reprezentacji. Widzimy, że ten, który strzelał kompletnie bez opieki. No nie ma Łukasza. Trzy metry oddalony od niego Łukasz Teodorczyk nie sprawił żadnego problemu, nie utrudnił tej interwencji, chociaż sam piłkarz nie był w świetle bramki, dlatego ten strzał też nie był łatwy do wykonania, ale wyszło idealnie dla Słowenii i o to oni prowadzą. A teraz w odpowiedzi była okazja, by szybko wyrównać te straty. Dogrywał Omladić, ale dla nas dobrze, bo niedokładnie. Tak staramy się grać z pominięciem Marcin drugiej linii. Długimi podaniami do Teodorczyka, Wszołka, czy też Kapustki. Okazja, Krychowiak odzyskał piłkę, sam ruszył, popatrzył, rozejrzał się. Szuka miejsca, dodaje strzał ładnie, ale też ustawiony dobrze Belec. No, udało się Słoweńcom ze stałego fragmentu, może powiedzie się biało-czerwonym. Mączyński, ruch tam w polu karnym Polaków. Okazja, ale jak widzieliśmy, piłka po strzale kapitana przechodzi obok bramki. Mączyński jest tym dośrodkowującym w stałych fragmentach.
mówiłeś, do 3 razy sztuka, jeśli chodzi o Tiago Cionka. No to mamy tę trzecią próbę. Cionek, ale tym razem szybszy od niego Belec. Wrócił, by wesprzeć kolegów Ilicic. Już Słoweńcy zaczęli swoją akcję. Jest tutaj z lewej strony niepilnowany Zajc. Do niego zagranie. Na szczęście nie doszedł Artur Boruc. Bez ryzyka poza boczną linię. No to są takie mecze, kiedy trener może je potraktować bardzo, bardzo szkoleniowo. Nie ciąży nad nim ten obowiązek wynikowy, a raczej dbałość i troska o tych, o wyprodukowanie zmienników. I wydaje mi się, że ten mecz właśnie takim jest. 5 Polaków, 7 Słoweńców z daleka próbowali, ale bez efektu kapustka. Jednak zgranie na pewno po stronie rywala, bo tych zmian tylko 4 i z daleka teraz próbowali Słoweńcy. Ładna interwencja Artura Boruca. Było oczekiwać jakości w grze tak zestawionej jedenastki, a tutaj ten strzał, jak widzieliśmy, Zajca obroniony przez Artura. Rzeczywiście, tak powiedziałeś, lekko cofnięty, będzie czuł się zdecydowanie lepiej. Wilczek. Aj, ładnie Teodorczyk, Teodorczyk z wód, Teodorczyk i blokują Słoweńcy w ostatniej chwili. Świetna sytuacja Teodorczyka, niewykorzystana przez napastnika reprezentacji Polski. Tu jeszcze raz powtórka, wyłożona piłka. O. Zabiegał mu piłkarz numerem 20, zabiegał mu drogę rzeczywiście, dlatego może uciekał do prawej nogi i strzelał dopiero w drugim tempie. Tutaj nie wiem, czy piłka nie dosunęła odrobiny ręki defensora. Dotknęła chyba. I stąd chyba te protesty Polaków. Teodorczyka przede wszystkim. Zieliński. Muszą Polacy troszkę uspokoić grę. A tutaj zadryblował się troszkę Piotr Zieliński. Tracąc piłkę, ruszyli natychmiast Słoweńcy. Kur, Rytić. Ach. To ten, który się pojawił, Pichler na boisku przed momentem. 5 Polaków, 8 Słoweńców. Na wolne pole do Kuby Błaszczykowskiego. Kuba Błaszczykowski, pole karne. Włożenie Teodorczyk! No jest, jest to, na co czekaliśmy. Błysk Kuby, wykończenie Teodorczyka. Domagałeś się tego, żeby ci, którzy weszli w drugiej połowie, coś pokazali. Dali impuls. Tak jest, rozpoczęcie akcji przez Zielińskiego. Dogranie piłki przez Błaszczykowskiego i Łukasz Teodorczyk strzela tego swojego gola. Tak, gola, który wydaje mi się troszeczkę utwierdzi go w przekonaniu, że jest na dobrej drodze, że się nadaje, że może. To i żeśmy zapomnieli jeszcze o Bartoszu Bereszyńskim, który w ten sposób obsłużył Kubę Błaszczykowskiego. Natomiast to, co ja lubię u napastników i często to, co jest nagrodzone strzelonym golem, zejście na pierwszy słupek. To zrobił Łukasz Teodorczyk, idealnie, technicznie wykończył akcję, podbił, podciął piłkę nad obrońcą i mamy wyrównanie wyniku.